czterech oskarżonych to zasiadający we władzach spółki, piąty cywilny przedstawiciel wojska. Pierwsi oskarżeni są o oszukanie Ministerstwa Obrony Narodowej, ostatni o brak nadzoru nad produkcją mikrofalowych lamp. Łączne straty wojska wyniosły, zdaniem prokuratury, 13,7 miliona złotych. Za jego zgodą i wiedzą do ich produkcji zostały wykorzystane elementy i podzespoły kategorii piątej, pochodzące z odzysku, wycofane z użytkowania wojskowego, przeznaczone do utylizacji, czym spowodował straty w kwocie 6 115 551,43 zł na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Sąd zdążył przesłuchać tylko jednego z oskarżonych. Ten zapewnił, że wojsko wiedziało o tym, że elementy do produkcji lamp pochodzą z odzysku, bo otrzymywało z tego tytułu upusty. Twierdził też, że towar był pełnowartościowy, służył przez założony okres, a zatem MON nie poniósł z tego tytułu żadnych strat. Te zarzuty opierają się na nieprawdziwych informacjach dotyczących procesów technologicznego związanych z produkcją lamp mikrofalowych, stosowanych materiałów z tytułu odzysku, zamawiający otrzymywał upust cenowy wyliczony w uzgodnieniu przedstawicielstwem wojskowym. Na jednej stronie Temida położy argumenty prokuratury, na drugiej oskarżonych. Czy zdecyduje się na użycie miecza? Wszystko zależy, na którą stronę waga się przechyli. Marian Maciejewski, Echo 24.